zysk się spinał na poziomie tam 20 czy 20 paru procent od zainwestowanego kapitału. To był plan, że zarobimy więcej między tam 200 a 300 tysięcy na tym dealu. To był plan minimum. To było, że zarobiliśmy dużo wtedy. Kupiliśmy też kamienicę w marcu tego roku, zaraz chyba tydzień przed tym, jak wyjechał COVID na stałe. I ja na początku byłem sceptyczny bardzo nastawiony do tej kamienicy, bo dla mnie musi wychodzić biznes zawsze. Musi wychodzić w najgorszym scenariuszu, musi wychodzić dobry biznes. A w tym najlepszym musi wychodzić bardzo dobry biznes. I ja wam pokażę, jak ja analizowałem tę kamienicę, bo to nie był taki typowy flip, ale chcę wam pokazać, że tam był potencjał. I jak ten potencjał żeśmy znaleźli i jak na nim zarobiliśmy i pokażę wam też to na liczbach. Przemysłowa część miasta generalnie, taka fabryczna, tam była fabryka FSO, taka kamienica miała 200 metrów, więc taki nieduży temat. I ja byłem dosyć taki źle nastawiony do tego, bo biznes się nie spinał, żeby robić tu elewację. Więc bez elewacji takie coś sprzedać, to wiecie, samo wygląda tak sobie, nie? Na standardy obecne. Można powiedzieć, że to taki typowy Gargamel. I tutaj jeszcze jakiś taki składzik, tu działka taka też zawalona. I teraz było ta powierzchnia tej kamienicy to było 200 metrów, natomiast my tu ostatecznie zrobiliśmy 6 mieszkań. Więc to formalnie w papierach to była działka, czyli nieruchomość gruntowa, zabudowana formalnie domem jednorodzinnym. Czyli w ewidencji gruntów ten budynek widniał jako dom jednorodzinny. Natomiast w planie miejscowym plan przewidywał zabudowę w tym miejscu na zabudowę wielorodzinną bądź mieszaną. Dlatego on był jako jednorodzinny z możliwością budowy na tej działce albo przekształcenia tego budynku na wielorodzinny. Co by było trochę trudne, no bo trzeba przepisy dla wielorodzinnych budynków by było spełnić, żeby go przekształcić. Ale tylko wam nakreślam jakby zarys prawny. Więc to był budynek, który fizycznie był kamienicą, że jest klatka schodowa. Zaraz wam pokażę. O, jest klatka schodowa i mamy mieszkanie, mieszkanie. Czyli mamy parter, mieszkanie, mieszkanie i piętro, mieszkanie, mieszkanie. Czyli były cztery mieszkania pierwotnie. Natomiast to już jest rzut, który jest zrobiony po podziale. I myśmy na parterze podzieliliśmy parter na cztery mieszkania, a pierwsze piętro były dwa mieszkania. Z tego względu, że mogliśmy zrobić dwa wejścia z boku, z parteru, tak jak tu widzieliście. O, jest jakiś ganek, to tu było wejście i my to wejście wykorzystaliśmy i z drugiej strony było tak samo, albo podobnie. Tu było wejście i z kawalerka, 17 metrów pokoju, czyli łącznie 21 metrów. To znaczy, że na oba skrzydła miały po 50 metrów. I wykorzystaliśmy to tak, że było jedno mieszkanie numer 3, dwa pokoje na 26 metrach, prawie 7 i jedną kawalerkę na 21. I łącznie fizycznie wyszły 6 mieszkań wyszło. Bo na pierwszym piętrze już nie dało się zrobić wejścia, wiecie, z boku, więc zrobiliśmy wejście normalne było, czyli było 50-metrowe mieszkanie dwupokojowe. Sypialnia, aneks, przechodni, niestety łazienka, przedpokój. I tu je było tak samo, analogicznie. Lustro na odbicie. I teraz plan minimalny był taki. Ile można wydzielić z budynku jednorodzinnego lokali mieszkalnych? Zgodnie z polskim prawem. Obecnie 2. Jest taki nurt orzeczeń, że jeżeli budynek jest wybudowany przed 1994 rokiem, czy 2004, tam było wtedy inne prawo budowlane, że dom jednorodzinny mógł mieć 4 lokale odrębne. Więc niektóre urzędy zgadzają się na to, żeby jeżeli jest stary budynek, typu jakiś segment, jakiś taki klocek, zabudowa z oddzielną klatką, urzędy się czasami zgadzają na to, żeby jednorodzinny budynek miał 4 lokale. Ponieważ kiedyś prawo dopuszczało dzielenia domów na 4 oddzielne lokale, jeżeli one spełniały warunki samodzielności technicznej, czyli miały oddzielne okna, piony i tak dalej. Natomiast my tu mieliśmy 6, czyli ani 2, jak dzisiaj można budować, ani 4, jak kiedyś, ma 6. I teraz plan minimum był taki. Choćby nie wiem co, w najgorszym wypadku zrobimy tutaj na jednym piętrze jeden lokal, na drugim piętrze drugi lokal. To jest taki plan minimum. Tak? Albo sprzedamy to w udziałach. Czyli zrobimy po prostu sprzedaż tego w udziałach. Takie było założenie. Zysk się spinał na poziomie tam 20 czy 20 paru procent od zainwestowanego kapitału.
To był plan, że zarobimy więcej między tam 200 a 300 tysięcy na tym dealu. To był plan minimum. To było, że zarobiliśmy dużo wtedy. Natomiast plan B był taki, że uda nam się na podstawie starych przepisów wyodrębnić cztery księgi wyczyste. Bo my, wiecie co zrobiliśmy? Zanim wykonaliśmy remont, złożyliśmy dokumenty, czyli inwentaryzację do samodzielności lokali. Czyli zrobiliśmy obmiar całego budynku, złożyliśmy do urzędu z zapytaniem, z wnioskiem o to, żeby oni nam dali zgodę na to, że te lokale są samodzielne. Bo to jest podstawa do założenia oddzielnych ksiąg wieczystych. I my zrobiliśmy, i ostatecznie jakby planem B było to, że będą cztery. Jeżeli powiedzą, że sześć nie, to będą cztery. Ale plan taki najlepszy, czyli bardzo, bardzo dużo, był taki, że będzie sześć lokali. Że mimo tego, że jest w ewidencji gruntów i budynków wpisane, że to jest lokal, budynek jednorodzinny, to uda nam się ich przekonać, urzędników, do tego, żeby tam było sześć niezależnych lokali. No i tak też się stało, że zrealizował się plan, może nie C, tylko plan A, najlepszy, gdzie udało nam się uzyskać, mimo tego, że budynek był jednorodzinny, samodzielność lokali dla sześciu lokali. I planem B było cztery lokale, a planem C było dwa. O to się już nie musieliśmy prosić, tak? Bo to wynika z dzisiejszych przepisów. Jakbyśmy taki budynek postawili dzisiaj, nowy, to musieliśmy nam dać te dwa. Albo byśmy to sprzedawali w udziałach i tak by się to spinało. Więc jakby ja wiedziałem, że zarobię albo dużo, albo bardzo dużo wtedy, kiedy jest sześć lokali. I ja uważam, że warto próbować. Warto traktować to jako potencjał, który można wykorzystać, natomiast nie możecie tego traktować jako pewnik. Ja kupiłem tą kamienicę, dlatego że byłem pewny, że mi się ona spina przy dwóch lokalach albo przy udziałach. Czyli kupiłem go tak tanio, że mi się spinało to przy udziałach, że sprzedaję to bez pełnej własności. Ja kupowałem to, stan prawny był taki, że kupowałem po prostu udziały w tej kamienicy, ale kupiłem tych udziałów 100%, czyli byłem jedynym pełnym właścicielem tej kamienicy. I tam już jakby, tam nie było problemu typu, że ktoś mieszka, kupiłem czystą kamienicę i skupiłem wszystkie udziały. I to taki stan tej kamienicy był. Jak myślicie, zrobiliśmy elewację? Nie opłacało się, bo wydać kilkadziesiąt tysięcy na elewację w takim budynku się po prostu nie opłacało, bo po prostu ludzie by za to nie oddali pieniędzy. Tak wyglądało tutaj. I myśmy to kupili w koronawirusie i sprzedali też w koronawirusie. I cała transakcja, można powiedzieć, że zamykała się w marcu, więc no, trwała pół roku, bo już mamy większość mieszkań sprzedanych. I tam się jakieś są szlify, klatka jeszcze jest niezrobiona. Tak to wyglądało w środku. Typowa kamienica, typowy remont. Klatka jest drewniana, więc nie ma szału, tam nie ma mozaiki, ani nie ma sztukaterii. To jest klatka taka, powiedziałbym, że biedniejsza, jedna z biedniejszych kamienic, nazwijmy to jakaś robotnicza rodzina musiała mieszkać, dosyć taka biedniejsza. I tak to mieszkanie wygląda tam w trakcie remontu, tak? Bo to jest stan na dzisiaj, czy tam w tamtym tygodniu. Chciałoby się tam mieszkać. To wygląda jak wizualizacja, ale to jest zdjęcie. Widzicie atrapę? I teraz pokażę wam, jak to wyglądało. Zakup był 470 tysięcy. Cena sprzedaży jest chyba dwa albo trzy mieszkania są zakontraktowane już umowami przedwstępnymi. Remont 325. Tam jeszcze już wydaliśmy 250, ale jeszcze nie jest rozliczony cała ten remont, ale to jest taki budżet na to. I zarobiliśmy na tym albo jest zabudżetowane 505 tysięcy, więc w ciągu 6 miesięcy to jest tak naprawdę na 6 mieszkaniach, to jest bardzo dobry zwrot, ale dlatego, że się nie baliśmy takiego remontu, nie baliśmy się tego, że kupujemy całość i ona jak na cenę mieszkania w Warszawie, to jest cenie mieszkania w Warszawie, prawda? 265 tysięcy duże mieszkanie, czyli wychodzi jakieś 5-200 z metra. Kiedy średnie mieszkanie takie na osiedlu kosztuje 320 tysięcy. Tak? Więc jest o wiele taniej niż w normalnym, regularnym bloku na osiedlu. A standard jest okej, okay, no wiadomo. Elewacja jest dosyć taka industrialna, bym powiedział. I właśnie z zewnątrz tak wygląda podobnie. Tyle, że jest posprzątane i tam jeszcze robimy jakieś takie porządki. Więc tam nie ma, elewacja wygląda tak samo, okna są wymienione, wszystko jest dobre, jeszcze ganki chcemy im zrobić. Pomalować elewację? Niekoniecznie to zrobić, nie. Jak się sprzedaje po takiej cenie, to
Po co dotykać? Po co dotykać? Więc nie można kupić mieszkania w Lublinie 50-metrowego w takim stanie, w pełnej własności za 260 tysięcy. To jest niemożliwe. Ale ja kupiłem bardzo tanio i sprzedaję też tanio. Dlatego idzie biznes po prostu. Pcham to dalej, więc ja wam pokazuję, że takie, nazwijmy to gargamele, takie rzeczy, które są nietypowe, też można na tym zarabiać. Bo jak ja bym zarobił na tym 200 tysięcy czy 300, to też bym nie płakał. Tak? Zrealizował się plan A, taki najbardziej pożądany, optymistyczny. Ale gdybyś zrobił plan C, to też bym na tym wyszedł. Więc ja tak zawsze projektuję. Nie, że jak nie wyjdzie, to wtedy nic nie zarobię, albo zarobię mało. Bo inaczej bym tego nie kupił, nikt by mnie nie przekonał, nawet siłą. Tak? I no, tak to wygląda. Zachęcam was do tego, żebyście popatrzyli szerzej, bo to jest pół roku pracy, pół roku czasu, ale jest zysk tak naprawdę jak na wybudowaniu też czterech czworaków, tak? To jest podobny zysk. A można takie deale robić i z kolei jest szybciej i nie musieliśmy żadnych pozwoleń na budowę. Jedyny dokument, który musieliśmy załatwić, to jest, żeby urząd stwierdził, że lokale mają charakter samodzielny. Czyli mają osobne wejście, osobne klatkę schodową, osobne media i te inne rzeczy. Ogrzewaniem jest, w piwnicy zrobiliśmy wspólną kotłownię. I to był kosztem do 30 tysięcy. Czyli wspólna kotłownia, rury wszystkie, i tak trzeba pionę wymienić, więc rury poszły po prostu po całości. Wtedy się montuje podzielniki i oni sobie zakładają wspólnotę i zarządcę bierzemy i on z nimi ciśnie, tak? Ja przekazuję tylko gwarancję od wykonawcy, który mi to zrobił, żeby oni nie szli do mnie, bo ja nie jestem deweloperem tutaj. Ja jestem osobą, która na rynku wtórnym sprzedaje mieszkanie, więc mogę im scedować ewentualnie, dać im gwarancję. Jak coś się zepsuje, to niech dzwonią do niego. Tak? Wcześniej też tam było takie ogrzewanie? Nie? Wcześniej piecyki, nie było w ogóle ogrzewania. I te kamienice, one nie mają ogrzewania często. A tutaj już była zbyt duża sprawa, żeby po budynku jechać z rurą gazową i rzucać do piwnicy, bo to wymaga pozwolenia na budowę. Ale to był krótki proces tam, 2 miesięcy. Od marca do teraz, do września, no to jest temat praktycznie spięty. Tak? Dlatego nie bójcie się, to jest bardzo, bardzo fajny projekt. Tak? Pytanie macie co do tego? Brutto czy netto? Ja nigdy nie podaję po opodatkowaniu, ponieważ każdy z was płaci inny podatek. Jeden płaci 9 na spółce z o.o., drugi płaci 19 na działalności czy na spółce komandytowej, trzeci płaci 17,32.